Witam! Dzisiaj dowiecie się czegoś o kraju reniferów, świętego Mikołaja Saun czy telefonów Nokia, czyli Finlandii. Zapraszam do oglądania. Finlandia to najrzadziej zaludniony kraj w Unii Europejskiej. Spośród wszystkich krajów europejskich Finlandia jako pierwsza przyznała prawa wyborcze kobietom. W Finlandii znajduje się aż 60 tysięcy jezior, głównie na południowym wschodzie kraju. Lasy składające się ze sosen, świerków i brzóz stanowią 70% powierzchni kraju, przez co Finlandia jest w czołówce najbardziej zalesionych państw. Dzięki wspomnianym lasom Finlandia jest jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o leśnictwo i przemysł drzewny. 30% eksportu kraju to drewno, tarcica i papier. Prawie połowa Finów mieszka w Helsinkach i jego okolicach. Zabudowana jest tylko połowa powierzchni miasta, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z licznych parków. Rdzenną ludnością północy Finlandii są Lapończycy, zwani przez siebie Samami. Ich tradycyjnym zajęciem jest hodowla reniferów. Największy archipelag Finlandii to Wyspy Alandzkie, składające się z 6 tysięcy wysp połączonych mostami i promami. Ludność archipelagu mówi po szwedzku. W lasach i na pojezierzu znajduje się 500 000 domków letniskowych Mokki, w których Finowie spędzają nawet kilka tygodni. W miejscowości Sonkajärvi odbywają się Mistrzostwa Świata w noszeniu żony. Ponadto w Finlandii organizuje się Mistrzostwa w polowaniu na komary, rzucanie telefonami lub kaloszami. W kraju tym opracowano sanki ratownicze, łyżwy, system operacyjny Linux, grę Angry Birds oraz wiadomości SMS. To pierwsze państwo, które ustanowiło dostęp do internetu jako prawo człowieka. W Finlandii znajduje się nawet 2 miliony saun. Historia saun sięga nawet 2000 lat. Finowie w swoich mieszkaniach tworzyli jamy, w których lokowali piec grzejący kamienie. Gdy kamienie polewano wodą, tworzyła się para, dostarczająca jeszcze więcej ciepła. W saunach często prowadzi się spotkania biznesowe. Żeby zmniejszyć ilość wypadków z udziałem reniferów, rogi tych zwierząt maluje się odblaskową farbą. Język fiński to jeden z najtrudniejszych na świecie języków. Rzeczownik fiński może mieć nawet 200 form. W większości fińskich szkół uczniowie zwracają się do nauczycieli po imieniu, zaś prace domowe zadaje się tak, aby dało się je odrobić w pół godziny. W Finlandii nie ma ustalonej płacy minimalnej, jednak średnia pensja wynosi 3415 euro. Znajdujące się w Laponii miasto Rovaniemi uznawane jest za siedzibę świętego Mikołaja. Można go tam spotkać w wiosce świętego Mikołaja oraz w Santa Parku, gdzie wstęp kosztuje kilkadziesiąt euro. Nokia to najbardziej znana fińska firma. Jeszcze kilka lat temu większość telefonów komórkowych na świecie pochodziło z tej firmy. Pomysłem Nokii były m.in. pełna klawiatura w telefonach czy technologia GSM. Obecnie jednak Nokia zajmuje się wyłącznie technologiami internetowymi i oprogramowaniem, zaś telefony pod tą nazwą sprzedaje obecnie HMD Global z siedzibą naprzeciwko Nokii. Z Finlandii pochodzą także inne firmy, takie jak Fiskars, produkująca na przykład siekiery czy narzędzia ogrodowe, producent ciężarówek Sisu, Patria, specjalizująca się w branży lotniczej i zbrojeniowej, dawca licencji na Rosomaka, Valtra, będąca wytwórcą traktorów, Valmet Automotive, który obecnie produkuje Mercedesa klasy A oraz Ruki, oferująca pokrycia stalowe i konstrukcje stalowe dla budownictwa. Archipelag we wschodniej części Morza Karskiego w Rosji nazwano na cześć Adolfa Erika Nordenskiolda, fińskiego geologa, mineraloga i podróżnika. Innymi uznanymi naukowcami fińskimi są Ragnar Granit, laureat Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny, Peter Adolf Karsten, znany jako ojciec fińskiej mykologii, czyli nauki o grzybach, i Johan Gadolin, mineralog, odkrywca pierwiastka Itru. W przeszłości Finlandia była producentem motocykli. Firmy Helkona i Tunturi, oferujące rowery, miały przed laty w produkcji małe motocykle. W 1905 roku w mieście Tampere doszło do pierwszego spotkania Włodzimierza Lenina z Józefem Stalinem. Turku w południowo-zachodniej Finlandii jest najstarszym miastem tego kraju. Jeśli dotrwałeś do końca, to zapraszam Cię do zasugerowania w komentarzu następnego kraju do odcinka. W propozycjach można też podawać Wyspy Alandzkie, autonomiczny region Finlandii.